rozumiesz, enduro. Ten dron. Gdzie on jest? A, dobra. Cię przestraszyłem. Sterujesz, ale nie wiesz gdzie jest. No nie. Poszedł. Nie wiem, czy zjadę, wiesz? A to pomału, pomału. Spróbuj. Sprzęgiełko, sprzęgiełko. Słuchaj. Wszystko dobrze. Tylko jak dodajesz gazu, to równo go trzymaj i jak dodajesz, to żeby ci się nie cofało, to nogi bliżej silnika, tak stopy i trzymasz kolanami wtedy, mocno. Dobra. I cię nie buja. Jak będziesz miał to opanowane, rozumiesz, nie? No. Wszystko dobrze, tylko jeszcze mocniej i bliżej nogi silnika. Nie tak szeroko jakoś. Tylko musisz czuć, że tu jest silnik. Trochę wykrzywiasz i ci się kolana łączą. Mam. I trzymają. Mam. I muszą cię kolana boleć. Nogi muszą cię boleć. To jest dobra jazda. Jak cię nie bolą, to słabo. To cię buja na tym motorze. Dodajesz gazu, odejmujesz i tak. Rozumiesz? A ja ci pokażę, jak ja to robię. Trzymam, że tu mnie boli. Boli mnie. I nogi mnie bolą. Ale jeżdżę. Kuba. I nie prędkość, tylko powoli, a równo gaz. I skupiaj się na nogach. No i patrzysz przed siebie. Nie, to źle nogi ma, nie? Bo nie na silniku, nie przy silniku. Bliżej. No za szeroko, tak się nie jedzie. Dobrze, tylko nogi ciun, kolana wyprostowane, nie na przykucu. Ty musisz czuć, zapierać się do tyłu, tak jakbyś chciał. Przytrzymaj Tomek tylko. No, podciągłem Kubie sprzęgło, obroty trochę też i Kuba na stojąco.
zawsze jakieś podjazdy są, chyba się wyćwiczy na tych. Jedzie czy nie? Chodź, nie bój się, na siedząco sobie zrób.
co, Kuba sobie dał radę. Myślę, że nie był bardzo zadowolony. Fajnie, bo znowu coś innego, a nie ciągle jedno i to samo. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.